Miroszewski pisze w 69 roku, że gospodarcza ekspansja Niemiec i gospodarcza potęga Niemiec, ma na myśli oczywiście RFN wówczas, jest zagrożeniem dla Rosji. Mam podchwytliwe pytanie w takim razie do ciebie. Czy uważasz za tym, że Władimir Putin atakując, rozpoczynając pełnoskalową agresję na Ukrainę w 22 roku, przełamał schemat historyczny współpracy rosyjsko-niemieckiej? Putin, no, błyskawicznie to poświęcił. Choć być może, jak podejmował decyzję, to nie uważał, że poświęca. Bartek Gajos? Ernest Wyciszkiewicz? Polihistor. 2-0, bo jest nas dwóch. Politolog? I historyk. A to jest kanał Centrum Miroszewskiego, w którym będziemy rozmawiać o tym, co jest interesujące dla nas i ważne dla Polski. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do naszego ulubionego autora Juliusza Miroszewskiego, patrona Centrum, aby wychodząc od jego tekstu, eseju z 1969 roku pod tytułem Stare wino w nowych beczkach, porozmawiać o kilku ważnych zagadnieniach z perspektywy Polski tu i teraz. Tekst jest bardzo złożony, zawiera wiele wątków, ale ja pozwolę sobie wybrać na wstępie jeden i oddać głos mojemu koledze historykowi. Otóż Mieloszewski pisze m.in., że polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna są dwa sprzęgnięte ze sobą organizmy że one nie działają w odosobnieniu. Często narzekamy w debacie publicznej w Polsce, nie tylko w Polsce, że, że jest to rodzaj katastrofy, gdy polityka zagraniczna staje się funkcją sytuacji wewnętrznej. W rozumieniu partyjnym, że prawda, polityka zagraniczna nie powinna być partyjna, ale powinna mieć jakieś oparcie w jakimś konsensusie ogólnonarodowym. Mieroszewski pisze, że to jest niewykonalne w jakimś sensie, że to są dwa światy ze sobą połączone. Pytanie tylko, jak zarządzać nimi, aby polityka zagraniczna była dobra I zwraca uwagę na jedną rzecz, że o ile polityka zagraniczna w państwie demokratycznym, w którym mamy 20 partii rywalizujących ze sobą, rzucających się sobie do gardła, ciągnących z każda w swoją stronę, będzie dysfunkcjonalna, to podobnie w Związku Sowieckim, gdzie mamy jedną partię, jedną linię, też nie można mówić o dobrej, skutecznej polityce zagranicznej. To był taki wstępny wątek, który mi się bardzo spodobał u Mieroszewskiego, bo był aktualny dzisiaj. Co byś ty, Bartku, wyciągnął? To ja jako kolega historyk rzucę się w wir historii, bo te związki między polityką wewnętrzną i polityką Zagraniczną, wydaje mi się, że one są mniej ograniczające państwa autorytarne lub totalitarne. I podam ci bardzo konkretny przykład. Jeśli popatrzymy na komunikaty i propagandę sowiecką przed 39 rokiem, przed podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow względem Niemiec i III Rzeszy i przedstawiania III Rzeszy jako tego największego zła istniejącego na ziemi, a później mamy tę woltę 23 sierpnia 1939 roku, to wydaje mi się, że przeprowadzenie takiej wolty w państwach demokratycznych byłoby o wiele, o wiele trudniejsze. I przypominam sobie właśnie, kiedy tu mówiłeś, przypomniałem sobie wspomnienia – Takiego niemieckiego komunisty Wolfganga Leonharda, który, Leon który napisał taką książkę Dzieci Rewolucji. Ona wyszła po polsku, bo on w latach 50., -tych, 60. -tych, po tajnym referacie Chruszczowa przeszedł pewną transformację. I on właśnie wspominał ten 23 sierpnia 1939 roku jako absolutnie coś niezrozumiałego. On był wówczas w Związku Sowieckim, że dla niego to był po prostu coś absolutnie niezrozumiałego. No i gdyby coś takiego się wydarzyło w państwie demokratycznym, no to pewnie ta niezrozumiałość przełożyłaby się na, na kogo ten Leonhard by zagłosował, gdybyśmy, gdybyśmy coś takiego. Go mieli, ale wiesz, czytając ten tekst, ja też mam właśnie całą, całą stronę tutaj wypisaną tych wszystkich tematów, ale chciałbym rzucić taką rzecz, która moim zdaniem była aktualna do 2022 roku. To znaczy Miroszewski pisze w 1969 roku, że gospodarcza ekspansja Niemiec i gospodarcza potęga Niemiec, ma na myśli oczywiście RFN wówczas, jest zagrożeniem dla Rosji. To znaczy Rosja, Związek Sowiecki ma poczucie, że na tym tle nie może z, nim, z Niemcami rywalizować i to może być potencjalnie niebezpieczne, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Więc co można zrobić? No można to rozwiązać kwestią militarną, co jest absolutnie. Absolutnie nierealne w latach 60., -tych, 70., -tych, albo mało prawdopodobne, może w ten sposób bym to ujął, a można się jakoś ten proces włączyć i próbować szukać jakichś elementów współpracy z samymi Niemcami, czyli wracać do tego, co w gruncie rzeczy na naszym obszarze mamy do czynienia od na przestrzeni ostatnich, powiedziałbym, 300 lat. Nie wiem, czy, 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 czy też to dostrzegłeś. To jest ciekawy wątek, bo w ogóle ten moment, w którym pisał Miroszewski, to jest taki trochę start relacji gospodarczych sowiecko-niemieckich w takim twardym rozumieniu infrastrukturalnym, pojawia się sprawa energetyczna. To jest moment rodzenia się tego, co zostało poświęcone przez Putina na ołtarzu wojny z Ukrainą dwa lata temu, czyli ścisłych relacji gospodarczo-energetycznych Niemiec i Związku Sowieckiego wówczas i Rosji później. I rzeczywiście Miroszewski słusznie zwraca uwagę, że Związek Sowiecki i potem jego następca Rosja raczej zwrócą uwagę na narzędzia ekonomiczne jako te, które pozwolą zarządzać porozumieniem niemiecko-rosyjskim. I tego się zwłaszcza obawia w Miroszewski w kontekście epoki. Mając za sobą doświadczenie II wojny światowej z jednej strony i hegemonii sowieckiej z drugiej. Więc on pokazuje w tym tekście, czy zwraca uwagę na pewien tak zwany schemat historyczny, z którym Polska musi się zmagać i robić wszystko co możliwe, aby, aby go przełamać. To znaczy, te 200 lat, dla niego 200 lat prób rosyjsko-niemieckich, rosyjsko-pruskich. Podporządkowania Polski i w zasadzie najpierw rozebrania jej w XVIII wieku, potem czwartego rozbioru, w 39. i potem w kolejnej fazie Miroszewski widzi ryzyko też piątego rozbioru. Tak. Pisze to w, w tym tekście. Jako pewnego sposobu modelu działania, który przejawia się, pojawia się wtedy, kiedy to zbliżenie rosyjsko-niemieckie staje się bardzo, bardzo silne. Więc trzeba robić wszystko, żeby to. Mam podkreśliwe pytanie no? w takim razie do ciebie, bo fajnie, że podjąłeś ten temat tego przełamania schematu historycznego. Czy uważasz zatem, to jest podchwytliwe moje. Pytanie, czy uważasz zatem, że Władimir Putin atakując, rozpoczynając pełnoskalową agresję na Ukrainę w 2022 roku, przełamał schemat historyczny współpracy rosyjsko-niemieckiej? Ja w ogóle jestem sceptyczny wobec schematów historycznych, tego, że one zakładają pewien element determinizmu, bo Miroszewski jest pełen sprzeczności. W tym tekście z jednej strony mamy tego rodzaju wiarę w powtarzalność pewnych schematów historii, a z drugiej strony mamy takie zdanie, zacytuję, w historii nie ma żadnej ciągłości, istnieje tylko ciągłość przemian. Więc mamy z jednej strony to świadomość tego, że pewne modele zachowania państw się powtarzają, i niektóre, jak zauważa Stanisław z zadziwiającą jakby dokładnością, a z drugiej strony panta no wszystko się zmienia, wszystko jakby cały czas musimy patrzeć na nowe warunki, nowe warunki, nowe otoczenie, i trudno jest zakładać, że, że historia będzie jakby tą starą kolejną niezmiennie podążać. Więc dla mnie tu jest rodzaj raczej czytając jego, wiedząc w jakim okresie pisał, widzę, że jest to funkcja momentu historycznego. Pewnie w tak trudnej sytuacji politycznej, gdy Polska w zasadzie nie było na horyzoncie jeszcze jakichkolwiek rzeczywistych możliwości wyłonienia się niepodległej Polski, no to wtedy po, po, popadanie w tego rodzaju ten fatalistyczny schemat rosyjsko-niemiecki był naturalne. Ale uważam, że w rosyjskim myśleniu te akcenty istniały. No nie, nic dziwnego, że w zasadzie Związek Sowiecki upada. To sprawa zjednoczenia Niemiec jest wówczas kluczowa. I dla Gorbaczowa, i dla Zachodu. To Niemcy oferują wówczas duże poparcie gospodarcze dla Związku Sowieckiego. To wtedy są pierwsze inwestycje gazowe, sowieckie jeszcze, Gazpromowskie w Niemczech. Jakby, jak zwał, tak zwał, ale ten, to myślenie, że gospodarcze więzi z Niemcami jako najważniejszym, największym organizmem gospodarczym w Europie, pozwolą Rosji uzyskać większy wpływ na zarządzanie sytuacją bezpieczeństwa w całym, na całym kontynencie niewątpliwie był obecny. Natomiast rzeczywiście Putin no, błyskawicznie to poświęcił. Choć być może, jak podejmował decyzję, to nie uważał, że poświęca. To może uważał, że zainwestował tak dużo, że ta wartość zwrotu tej inwestycji będzie taki, że reakcja Zachodu będzie słaba i że minie tydzień, dwa miesiące, pięć miesięcy i wrócimy do business as usual. Być może się po prostu przeliczył w tym schemacie funkcjonował. Ale go przełamał, przełamał przez swoją zuchwałą. Tak, zrobił to niechcący. W sensie zgadzam się z Tobą, bo ja mam taką teorię troszeczkę spiskową, że gdyby na szczęście się to nie wydarzyło, Ukraina upadła w pierwszych, no nawet nie trzech dniach, ale powiedzmy tygodniach 22 roku, to bylibyśmy kompletnie dzisiaj gdzie indziej i te odruchy, o których Ty powiedziałeś, absolutnie by wróciły. Ale tam jest jeszcze jeden wątek, który myślę, że warto, żebyśmy go sobie tutaj podnieśli w kontekście Rosji, bo Miroszewski pisze o tym, że Rosjanie czy Związek Sowiecki mają niezwykłą umiejętność, przekształcania krajów, które są w ich rozumieniu im przyjazne w nieprzyjaciół i wzbudzania tych tendencji antysowieckich. No i nawiązuje to do 56 roku i Węgier, do 68 roku Czechosłowacji i pisze to w 69 roku, rok przed protestami, pierwszymi wielkimi protestami w, w Polsce. No i potem będziemy mieli jeszcze stan wojenny. Wiemy, że tutaj Sowieci nie, że tak powiem, nie ingerowali na taką skalę, jak w Czechosłowacji, czy na Węgrzech, no ale mówienie, że Polacy byli jakoś szczególnie prosowiecko nastawieni, no to to, to to byłoby duże nadużycie. I mówię to oczywiście z ironią. No i teraz patrząc na to, tak powiedziałbym, globalnie i na takim poziomie meta, to rozmawiając z Ernestem właśnie przed tym programem, i dyskutując o tym tekście, ty sformułowałeś taką myśl, że Rosjanie nie wiedzą, co to są sojusze. W takim sensie, że dwie strony muszą chcieć samoczynnie. A to nie jest tak, że do sojuszów się przymusza. I, I czy ty uważasz, że dzisiaj, kiedy Rosjanie patrzą, właśnie nie wiem, czy na NATO, czy na Unię Europejską, która też jest, powiedzmy, tak bardzo roboczo pewnego rodzaju sojuszem, to też dostrzegają, że NATO to jest dominacja i robienie wszystko pod Stany Zjednoczone, i to Stany Zjednoczone prowadziły ekspansywną politykę na, w, w Europie Środkowej i Wschodniej, a jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tutaj Niemcy, może wespół z Francuzami, czy tam Brytyjczykami, których już dzisiaj nie ma w Unii Europejskiej, narzucają, Pewną dominację na starym kontynencie? Moim zdaniem elity rosyjskie, elity władzy mylą sojusz z protektoratem. Uważają, że de facto sojusz jest po prostu eufemizmem, że nie istnieją sojusze oparte o wolną wolę państw chcących uczestniczyć w jakiejś organizacji, strukturze, że nie ma możliwości, aby państwu, które jest znacząco silniejsze w takiej strukturze, nie miało ochoty siłą, przymusem, terrorem podporządkować innych. Że to jest niemożliwe, że państwa Europy Środkowej z własnej woli Własnym wysiłkiem dyplomatycznym dążyły do członkostwa w NATO. To jest wynik przyciągania nas siłą przez Waszyngton. To wreszcie jest, myślę, że też wyraża się w stosunku do Ukrainy. To jest aktualne bardzo, dlatego że przypomnijmy sobie czas przed Euromaidanu, rok 13, protesty w Kijowie i ofertę korupcyjną Putina, wtedy chyba 15 miliardów dolarów, w czym chciał Janukowicza tak. szybko i Ukraińców przekonać do ponownego zbliżenia, a potem bardzo szybko reakcja odwrotna, czyli aneksja Krymu, destabilizacja na Donbasie. Rosjanie, wydaje mi się, nie są w stanie, czyli elity władzy, nie mówię Rosjanie uh -huh. wszyscy, ale ci, którzy rządzą, zrozumieć, że można przyciągnąć partnerów do współpracy poprzez cierpliwą pracę i oferowanie rzeczywistych obopólnych korzyści, a nie tylko przez przymus i terror. Więc jeżeli w pewnym momencie był moment, w którym mogli poprzez właśnie taką organiczną pracę korupcyjną, nazwijmy to wprost, podporządkować Ukrainę długoterminowo, uznali, że to jest nierwykonalne, że bez odwołania się do narzędzi przemocy, podporządkowania siłą, taki związek się nie utrzyma, nie ma możliwości. Nie są w stanie zachęcić, czy stworzyć zachęt pozytywnych, aby to Ukraińcy na przykład odczuwali potrzebę tego związku? I nie rozumieją tego, że Ukraińcy dzisiaj, tak jak Polacy wcześniej, odczuwają szczerą chęć integracji z Unią Europejską czy z NATO. Nie jest to wynik przyciągania na, za uszy ze strony Brukseli czy Waszyngtonu, ale wola Społeczna Ukraińców przenoszona obecnie przez elity polityczne. Stąd wszędzie widzą na stanie spiski CIA, różnego rodzaju konspirologi konspirologiczne teorie, bo nie rozumieją tego, że sojusz może być oparty o wolną wolę, nawet między państwami o różnych potencjałach. Taka ilustracja, że tak powiem, anegdotyczna do tego, co Ty powiedziałeś. Ja myślę, że tę mentalność doskonale pokazuje to, że kiedy Putin w trakcie pierwszej swojej kadencji, czyli zaraz na początku lat 2000, przyjechał do Brukseli, miał spotkanie z przedstawicielami NATO, to on właśnie zadał takie pytanie chyba sekretarzowi generalnemu, Wówczas, kiedy Rosja zostanie przyjęta do NATO, na co sekretarz generalny odpowiedział, że Panie Prezydencie to nie w ten sposób się odbywa, że to NATO przyjmuje członka i to NATO, że tak powiem, bierze go za uszy i, i kłada mu koszulkę z napisem NATO, tylko Proces wygląda w ten sposób, że dany kraj, który jest zainteresowany musi złożyć pewne dokumenty, musi wyrazić chęć, że chce dołączyć do NATO, na co Władimir Putin miał mu odpowiedzieć. Pan sobie wyobraża, że taki wielki kraj jak Rosja będzie stała w kolejce z takimi małymi krajami, o których, które dzisiaj starają się do NATO? Więc to jest taka ilustracja do tego, do tego co ty powiedziałeś to też anegdotycznie, anegdotycznie kiedyś gdy byłem sekretarzem redakcji tego pisma kwartalnika Europa który wydawaliśmy w języku rosyjskim przed ponad dekadą w pismie mieliśmy taką tradycję że co pół roku produkowaliśmy artykuł autora z państwa które pełniło prezydencję w Unii Europejskiej prosząc o wyjaśnienie celów tej prezydencji interesu i w pewnym momencie przypadła kolej na Luksemburg i autor z Luksemburga opisał nam na kilkudziesięciu stronach jakby plany prezydencji luksemburskiej w Unii Europejskiej. I tak się złożyło, że potem jechałem do Moskwy i, no, jak to się zwykle robi, prezentowałem pismo w, e, różnym rozmówcom. Jeden z nich, przeglądając i treści, patrząc na ten artykuł, no, zaśmiał się wprost i od razu zapytał mnie: Ale o co chodzi? Nie? Znaczy w ogóle, jak to możliwe? Co to za żart? Więc ja mu wyjaśniam, że no, każde państwo, bez względu na swoją skalę, no, ma pewne możliwości zawarte w traktatach i próbuje na, w miarę swoich moż możliwości, Realizować. Są silni i słabsi w Unii, ale pewne procedury umożliwiają nawet tym słabszym, dają duże możliwości. Próbowałem przez jakieś 15-20 minut tłumaczyć to i uśmiech się po powiększał na twarzy i liczba cynicznych komentarzy i uwag jakby rosła z każdym moim zdaniem. I do końca naszej rozmowy nie uwierzył mi, nie uwierzył mi, że mówię poważnie, uważał, że to jest maskarada. Że cała ta inwestycja w zapraszanie autora, który opowiada na 20-30 stronach o interesach Luksemburga, po prostu kompletnie niepotrzebna. Oni wiedzą, że to jest tylko fikcja że to jest fasada, za którą się kryją pewnie Niemcy, Francuzi i być może Brytyjczycy, którzy w sposób znany z XIX wieku, budując swój unijny koncert mocarstw, realizują politykę, wykorzystując słabych do tego, aby ewentualnie robili to, co oni sobie życzą. Więc to niezrozumienie w ogóle istoty organizacji międzynarodowych no, jest do dzisiaj bardzo widoczne i myślę, że też wpływa na agresywność polityki zagranicznej rosyjskiej, dlatego że nie są w stanie operować innymi kategoriami. No niestety, no, przynajmniej te elity władzy, które, z którymi mam do czynienia. Dzisiaj. Ta anegdota, którą powiedziałeś, myślę, że byłaby znakomitą ilustracją do tekstu Huntingtona Zderzenie Cywilizacji. I, i tu chyba postawimy kropkę. Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, piszcie polishistormałpamiaroszewski.pl, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Do zobaczenia.